Yo, człowieki, z tej strony Burigia i witam w grze Anepic. Poczekajcie, włączę stoper, chwilę sobie nasz Zbychów 2D postoi. Gdzie ja tu mam stoper, uwaga, godzina. I timer i znów nie wyczyść, najpierw mamy 99, ok, stoper, start. Lecimy z koksem. Ostatnio, jak pamiętacie, prawie żem zginął. Jak stoimy z mapą? Ja teraz pójdę sobie może gdzie indziej, bo tam te pomieszczenie z pułapkami to jest jakieś chore gówno. No w ogóle się może uleczę tej Auroli, zapiszę grę. Tak. I... kuźwa, musimy przesunąć gdzieś dźwignię, mam jeden z tych questów. Ale ja póki co może pozwolę sobie nie przesuwać dźwignię, eksplorować zupełnie inne miejsca na mapie. No bo w końcu gra nam daje taką możliwość, nie? A czemu jej nie wykorzystać? Na górze były pająki, a i remember. Pająki czy to mrówki? Trudno zdefiniować dokładną rasę tego potwora, jeśli mogę tak nazwać. Ale wypadła z niego rubin z jego wypadł, to ja dobrze widzę. Uwaga, mały rubin, nie? Jestem doskonałym znawcą biżuterii i innych tego typu spraw. Okej. Jak wybierałem ten poziom bardzo trudny, to mi się dawało, że jakieś punkty dwa razy szybciej lecą, ale jeśli to doświadczenie dwa razy szybciej leci, to ja podziwiam tych, którzy przeszli tą grę na łatwym. Doświadczenie praktycznie w ogóle się nie zwiększa. Język węża, miło. A tutaj mamy mały topór. Kuźwa, topór też fajnie brzmi, ale za często toporami gram w grach, wiecie? Więc pozwolę sobie pograć oszczepem, bo to coś nowego. Mało gier daje właśnie do możliwości grania oszczepami. Spotkałem się z tym ostatnio w Divinity, ale to jest stara gra na Divinity, kuźwa, to pierwsze Beyond Divinity. Naprawdę gra stara jest. Letnia. Ale tam jest właśnie walka oszczepem i chętnie to wybrałem zamiast topora. Chociaż toporów znalazłem na razie 1000 razy więcej. Złoto chętnie? Co tutaj mam na górze? Klucz do biblioteki, ponownie. A to już jedno mam inne, to nie będę chyba drugi raz pisał. Jeb. No co? Co ty masz za hity, typie? Oszalało cię? Może oni są za silni na mój poziom? Pierścień wojownika, o. Zwój ochrony przed atakami fizycznymi. Zwój ogni sejaury. Widzę dużo książek i papierów, są spisane w dziwnych językach. Okej. Pierścień wojownika brzmi naprawdę fantastycznie. Dodatkowo obrażenia od mieczy plus 5. Zrąbiście. Po prostu moje marzenie. Czy ja mogę coś takiego tutaj zobaczyć? Czy coś widzę? Okej, to na razie stąd spadamy, bo tutaj po pierwsze silnie przeciwnica, po drugie nie ma tutaj już czego szukać. Nie wiem, lukam te ściany, ale to chyba jednak rzeczywiście mam tajnych przejść. Póki co mam odruch, no nie, w połowie gry po prostu zapomnę o tym odruchu, nie znajdując żadnych tajnych przejść. Ale wiecie, czy pamięć mieściowa z Dark Soulsa, bić w ściany. A nóż, coś tam jest. Kuźwa, co to za rzeźnicy są? Nie zabijajcie mnie! Boże, 1000 zdrowia! Też biją po 40, co za chamstwo! Kuchnia! Miło, że tacy ludzie tutaj gotują. Aż bym spróbował, co tam gotują ciekawego. Miotła. Myślałem, że mogę pograć w kulicza. Mogę otworzyć drzwi. O, to ciekawe. Stop, kim jest? Nazywam się Zera, jestem rocznym wojownikiem, sługą wielkiego Harnakona. A ty kim jesteś? Zorok, mistrz kuchni. Jesteś kucharzem, innymi słowy. Jak jest twoja specjalność? Smażony kotlet z elfa? Czy może flaczki krasnoludzkie w sosie a la kukuracha? A sprzedawać przepisy na magiczne zapojki. Okej, miło. O, czekajcie, jak stoję na mapie. Mam pani dostępna, czyli czekajcie chwileczkę, żebym pamiętał. Póki pamiętam. A, mam tutaj. No dobra. Handlarz miksturami.
Okej. Okay. Siemanko, kup, co tam masz? Esencje, różne przedmioty, zwykle potrafię do kuchni. Muszelka, przepisy, przepis na listy leczenia, esencje. A, to jest. Sprzedaj, co mogłeś wszystko sprzedać? Dobrze myślę. Pierścień wojownika, ile mi za to dasz? 25 monet. Dobra, i tak nie ma co z tym zrobić. Mała pusta fiolka, pierwsza regeneracja. 48 monet. Jakieś eliksiry można co robić, okrągła słupka 10 monet. Kup, może wezmę ten zwój teleportacji. Dobra, niech będzie, że jeden, póki co. Jak będę następny razem, to kupię drugi, nie? Nie, drugi atakuje, szybko tego trzeba użyć. Co tutaj się stało, ludzie? Co to się stało? Coś mnie, ten nietoperz mnie ugryzł za 15 miliardów, potem nagle znalazłem jakieś zdrowie za free, a potem zjadł mi kamień, z tego co widziałem. O, nietopery się zespiły. W jakich ilościach? Gro. No ostro. Mogę tak ze skoku. Spoko. Okej. Okay. Kuźwa. Dobra, to ja tam póki co nie wchodzę, więc dla mnie tu ciężko. Okej. Okay. Jak z frajerstwem, rozgromiłem ich. Okej. Czekajcie, ja pamiętam, tam chyba sztylet był na dole, nie? I pomysł. Nie, topór, dobra. Jeden pies. To oprócz tyle, czym się to różni w ogóle? Cześć. Masz tutaj włócznią wpysk, głupi wenyszu. Okej. Okay. Ważną sprawą jest, ile można pierścieni nosić w takich grze. Pierścienie w RPG-ach to zawsze jest mocna rzecz. W ogóle biżuteria w RPG-ach. Dobra, chodźmy jeszcze raz mierzyć się z tymi złodziejami. Nie chcąc uspacji kichnąłem. Pozdrawiam. Dobra. Walimy w każdą ścianę. Co Buri to zrobił? Co on przeskoczył? Bierzemy wszystko, znowu pierścień wojownika. Okej. Okay. Coś tak inaczej się zapalają jakby te świeczki. Tak jakoś bardziej epicko ten dźwięk, tak się wydaje. Okej, okay. Walimy w każdą możliwą ścianę. Nie no, tam gdzie są pochodnie zostawiam, że nie będzie jednak. Nic. To nie zapaliłem czegoś, nie? Dokładnie. Okej. Okay. Na górę. W dół. Cześć. Oh, fuck. Kurwa, 75 zdrowia to niedużo. Hej, jak zjał. Proszę, to tutaj. Ja czuję, że miał większy attack speed po tym levelu, szczerze powiedziawszy. A może tak minimalnie. Mhm.
Nie wiem, czy chcę na górę wchodzić, tylko zrobię sobie tutaj, że jest handlarz miksturami. Miksutrami, ich będzie miksutry. Też spoko. Ja tam lubię miksutry. Okej. Okay. O Boże, to też się zrespiło. No co jest z tą grą? Ale beczki się porespiły, widzę. O, obu jest nic dokładnie. No dobra. Staram sobie wmówić, że przynajmniej ekspy jakiś. Z tego, że 1000 lat walczę z jednym przeciwnikiem o jakichś wątpliwych umiejętnościach bojowych. Jeszcze na górze tutaj nie było, widzę. Dejmy. O, a widzicie. O, po całość tu wejść. Będę musiał się zapatrzyć jednak w buzdygan. Ale jakikolwiek, tylko po to, żeby niszczyć beczki. Coraz pieprzony wyryj kogoś. Dajcie mi ten łuk pod dwójkę. I karta postaci. Because I can! Może łukiem będzie szybciej to rozwalać, a strzały... Beczki? Beczków się... Beczek się nawet nie da. Beczków, kuźwa. No nie, 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 nie! Nie no, stąd też idę. To bije. Dajcie mi coś do healingu. Na strzała miałem? Czy po prostu wcześniej słabiłem? Chyba wcześniej słabiłem. Okej, okay, a tutaj gdzie dojdziemy? Następna brama, identyczna jak ta, którą widziałem wcześniej, zobaczymy, czy da mi się otworzyć. Udało. O. Aha. Nie mogę. Gdzie jestem w ogóle? Tutaj. Czekajcie, czy to znaczy, że gdzieś tutaj tędy mogę dojść sobie do sześcianu tajemnicy? Chyba kiedyś otworzyłem jedną z takich bram. No nie widzę, żeby jakakolwiek była otwarta. Bez sensu, ale dobra. Okej, okay. Co tu jeszcze mamy? Dobra, tak łatwo nie ma niestety z łukiem. Hey, Chu. Fucking beast. Okej. Okay. Uśla, no nie ma szans z tym pokojem pułapek. O. O, super miejsce. Pozdrawiam. Jestem martwy w tym momencie, nie mam się czemu leczyć. Regeneracja, powiedzcie, że to regeneruje zdrowie. Aha, w ten sposób. Jakie mam szanse na przejście tego pokoju? No nie wiem, słuchajcie. Mogę się dały roli cofnąć w ostateczności. No kurwa.
A to było YOLO, nie? Dobra, idziemy w lewo, nie mogę? Czy mogę? Pójdę w lewo. O. Aha, czyli w tym zapisie jeszcze tu nie byłem. Ej, to zarąbiście, słuchajcie, no to kozak biznes zrobiliśmy właśnie. To wszystko się zgadza. Kuźwa, zbiegów choć na górę, to możemy spokojnie spróbować wykonać ten teraz nawet umierając, nauczymy się na pamięć zestawu pułapek. Sparaliżowany? Ciekawe. Sparaliżował mnie w powietrzu, więc latam. Norma. A to było przebiegłe. Zacząłem się odróżniać te płytki z pułapką, wiecie? Okej. O Boże. Okej. Tu będą kolce. Tu przede mną też są kolce. No. Okej. Okay. Tu kolce. Tu coś latającego. Kolce. Póki co nic. Latające. Kolce. Kolce. Latające. Jakie przebiegłe. Tym razem leciało w dół, ja się schyliłem z przyzwyczajenia. Dobra, dobrze, to było dobre, to mi się udało. A tym razem zrobię to bez straty życia, bo już ogarnąłem, o co chodzi bliska. Bestia się zespił, ale jest eks przynajmniej. Ten eks prawie się porusza, ten pasek, jak Tibi kurna. Siedzicie 10 tysięcy lat na ekspie i wbija wam 8%. Pozdrawiam. Ale ja wykonam tego questa, bo już minie te pułapki. Zauważyłem. Kuźwa. Dobra. Okej. Pamiętaj, że jedna kula pójdzie dołem. Kuźwa. Dobre, dobre. No kto wymyślił tą pułapkę, co ja mam za... Przeżyje? Nie przeżyje. Ja zdu. Wow. Ile mam zdrowia? 1? 0? Udało ci się, jestem tu zgodnie wdzięczny. Nie ma za co, kolega, tak przy okazji nie wiesz, czy pobliżu miał jakiś wyroczni. Masz pytania, które chcesz poznać odpowiedzi? Jest pewien wieszcz u szczytu kopalni, myślę, że może ci pomóc. Będziesz potrzebował tego klucza, byś tam dostać. Spotkamy się po drugiej stronie, bywaj.
A dzięki, dzięki. Klucz do kopalni. Ominąłeś wszystkie pułapki i zdobyłeś klucz do kopalni. Ciekawe, ciekawe. Ja teraz jestem w takim stanie... O kuźwa, nie wiem, czy chcę się mierzyć z tymi bestiami. Ale... To Boga temu zabroni. Okej, tam jest zdrowie. Pozwólmy sobie dał roli skoczyć. Zapisać grę. Okej, weźmy z powrotem buławę, znaczy broń rzeczową, przepraszam. Oszczep. Czam lekką włócznię. A teraz uchnijmy na mapę, bo ja znalazłem kopalnię, prawda? Ej. Co tu jest? Nie, nie, to nie jest to. Mniejsza? Nie chcę tego, bro. Nie chcę tutaj dodatki. Weź do kopalni, dosłownie po prawej, to świetnie. Jak tam na górę wyjść? Może to jakoś z prawej. A, no proste, że tak. O Boże. No. No nie. No nie. No dawaj. No ile to jeszcze będzie żyło? No. No i świetnie. I tam już chcę wejść do kopalni. Dalej, gówniaku, no, no, udało się, świetnie. Kluczyk. Dlaczego się zatrzymałeś? Nie widzisz tych spadających głazów? Mogą mnie zgnieść na miazgę. Jest jakaś inna droga? Tylko tą drogą można się dostrzec do kopalni. Ja, bo na pewno powiedziałbyś mi, gdy była inna droga. YOLO! To czemu te głosy znikają po jakimś czasie jest dla mnie tajemnicą. O Boże, więcej tego? Wow, ciekawe ile mi to zdrowia zabierze jeden taki. Całe? Muszę się rozpoznać jak one lecą. Bury i niesłychany fart, napisz taką książkę. Dobra, to nie było fartowne. Na szczęście całe zdrowie nie spada na jeden taki głaz. Uff, udało mi się, mam jakieś chyba... mam chyba jakieś plus 20 dołników. Hejzera jeszcze żyje, pogódź się z tym. Jak z czasem stoimy, tam jakieś latające gały widzę. Jeszcze mam 7 minut, 8. Głódz mają szczęście. Czemu te dziwactwa się na mnie gapią? Wyglądają jak niedorobione beholdery. To muszą być jacyś śpiedzy Harnakona. Lepiej ich zdejmę, zanim poniosę alarm. Przyszedł czas, aby użyć łuku. Aaaa! To ja tak mogę? Najlepsze jest mogę, że mogę wycelować, kiedy już napinam. Dobry myk, kurna. Ja nie wiedziałem, że tak mogę. A to co to za brama? Wygląda jak tak łączącego ducha. No tak, to musi być bezpieczne przejście, ale mój mentor i konsultant twierdzi, że nie ma takowego. Ale kozak, dobra. Zapiszemy game'a. Na wszelki. To tutaj? To tutaj. Okej. Okay. Jak sobie mnie złapał? Tam wszystko odkryłem w ogóle? Wydaje się, że wszystko. Tam są zamknięte drzwi, to potem tam wrócimy. Kuźwa, trochę tych widzę wrót jest w tej grze. Winda.
Trainy coś do czegoś służą? To musi być kopalnia, muszę jakoś dotrzeć do wieszcza, który jest gdzieś na górze. Spójrz zaraz tam do jakiejś przejścia, może prowadzić do wyroczy. Trochę daleko, nie dam rady tam doskoczyć. Chyba to jest jedna, może uda mi się po niej zjechać, a właśnie tak mi się dawało. Far Cry. Aha, dobra, już kminę, o co chodzi. YOLO! Lekka włócznia, ale niebieska. Niebieskie temy zawsze są fajne. 37 obrażenia. Obrażenia krytyczne są 3 razy silniejsze od normalnych ciosów. Tu też tak jest? Nie! O, w pizdu. O, w pizdu. Gdzie ona jest? Okej, z taką bronią mogę walczyć. Jeb. Po 90, po 100 będziemy bili skrytów. Pozdro. A, czyli tu są, tak wyglądają lampy, to trzeba zapalać. Tutaj pisze, że nie skakać w windzie, brak barierki. Okej. Okay. Pod przyciskiem w 2 masz skrót do wszystkich swojej broni. Fuck you. Z wybiegłości oręża. Pierśnie prezydencyjnego łucznika. No dobra, może być. Ile to mi daje? Plus szansa obrażenia kryt łukiem plus 5%. Podoba mi się taki układ. YOLO. No bez jajec. Nie zupełnie tak miało się skończyć ludziska. Jaki ty masz zasięg, głupi wężu? Tu się osrało? Tu ci zna 1000 lat, pozdro. Boże, i ta trucizna mnie dobije. Jak pójdzie źle, naprawdę. Nie tak bez gry, to mnie zaraz ubije. LOL. Ból! Nie ma lekko w tej grze, cholera. Ale zapisałem gier ze starą włócznią jeszcze. Ej, tak się nie godzi. Dawać mi moją nową włócznię. A by the way, sprzedałem tamto, zapomniałem, że... No kiepsko, Buri, kiepsko. Czekaj, czy ja znowu wydropię tą włócznię. Chociaż póki co dropiłem zawsze to samo. Znowu poczadła się lampią. Okej. Ej, no nie chciałem tak zrobić. Dobrze jest ta, winda. No kurwa. To przez ciebie, głupi wężu. Hej, ciu. Przekinam cały twój ród. Dobra, tam nie schodzimy, za dużo wrogów. Nie mogę się zatrzymać, to jeżdżenie po linach jest takie fajne. Ciebie też wężu nienawidzę, jest tutaj wiadro. Na górę proszę. Panie Darku, można... Dziękuję, panie Darku. Pan Darek, jak zwykle, pomoc na dłoń. Lecimy ubić tylko tego goblina, z którego, jeśli to był goblin, wypadła mi wcześniej ta broń. Był ten. Kurde, no nie wypadnie? Really? Może był ten, bo śpi jest wyjątkowy. No nie! O, ale spieprzyłem, panie, panowie, no. Taką fajną broń miałem i kuźwa teraz jej nie mam. Oczywiście, tylko mi się takie rzeczy mogły udać. Dobra, ludzie. Ale ja zapisuję game'a i tutaj się z wami żegnam. Do usłyszenia, muszę używać do 8 pierścieni równocześnie. 8? Na penisie też, panie, noszę. Dobra, to do usłyszenia, ludziska. El do prezydento. Peace out.